Może sprawdzimy. Zaczyna się obiad. Może sprawdzimy, co słychać. Już jest porządnie. Mocno na zimę. Pokitowane. My tu mamy. Ten ostatni plaster. To dobrze. Zobaczymy, jak to jest. Przed ostatni. O, jest trochę czerwi tutaj na boku. Tutaj jajeczek nie widać, pierzgi też nie widać. Tu jeszcze jest trochę starego czerwi. Miód zniknął. O, tu jest stary czerw jeszcze. Ale tu widać, że jajeczek nie poskładała nowych. Chociaż nie, nie widać. Trochę miodu jest tutaj. Zacznę z drugiej strony. Z drugiej strony jest więcej czerwi. O, co ta osa tu robi? Cholera. Jeszcze ją. O, pszczółki się wygryzają. Widać wychodzące pszczółki. O, tutaj. I ta osa, co ona tu robi? Była ból. O, proszę, atakuje pszczoły. Aha, gryzą się. Co, wytłukła pszczoła? Poniosła pszczoły. Ale numer. Kurczę, włażą do ulania. Ale pięknie. Dobra, co tutaj mamy? Czerw, dużo czerwi jeszcze. Widać, że miodu ubywa. No, raczej na razie tu miodu stąd nie wezmę. O. Z tej strony. Z tej strony widać, czerwi jest dużo. Się wygryzający jest też. Tak, o, tutaj jest. Już się zaczynają pszczółki wygryzać. Czy może jak zajrzę za tydzień, to już mi będą mógł wziąć. Co tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli ta może zostać na zimę. Albo nie, w zależności od tego, czy to będzie pierzga, czy będzie czerw. Trochę czerwi jest. Trochę tu miodu na górze.
Okej, to z tej strony, a z drugiej? Z drugiej jest tak. No, więcej miodku. Ale widać, że zbierają trochę czerwio. Pierzgi nie ma. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa za tydzień na przykład. No to jest pierzga, czyli ten plaster zostaje. Czyli na 8 plastrze jest pierzga, jest czerw, pierzga tutaj jest. O. Trochę miodu, nie za dużo. Dobra, tak to wygląda z tej strony. Czyli dzisiaj zostawiamy 8 smus, tak jak ostatnio. No, tu jest bardzo dużo pierzgi. Trochę czerwia, niezasklepiony czerw jeszcze jest, no tutaj jest niezasklepiony, tu się jakaś pszczółka, no jest dobrze. Tak, tu jest już więcej miodu, więcej czerwia. Zobaczymy. Tak, tu jest już miodzik, jest czerw. Pierzga. O, tu jest dużo pierzgi, tu jest miód. A jajeczek chyba nie widać. Tak, jajeczek takiego nie widać. Tutaj jest jakaś bardzo mocno sklepiona. Środku wygląda tak, czyściutko jest. Na syfu po ściankach nie lepią. Dobra, to jest 6 plaster. No tu już widać, że tu jest więcej miodu. No tak. Na kropu nie widać. Jest miód, tu jest pierzga, miód. Jest pierzga, miód. Tu jest taka duża komórka. Na kropu nie ma. Z tej strony oza. Teraz będzie piąta. Robię szybko przegląd, bo tak, pierzga, czerw, no i miodu, tu już jest więcej miodu. O, jest i nakrop świeży tu na górze. Ale widać, że tutaj już jest. Oni się szykują do zimy. Nie ma larw, tak jak ostatnio. Nie zasklepionych, czyli już tutaj
dużo pierzgi jest. No i tutaj jest parę larw, ale to nie ma tak, że jest. No to jaka czarna pszczoła. Na razie osy oprócz tamtej jednej nie było widać. Wulu, jest tu rządek. Dobra. Idziemy dalej. No, tu jest jakaś osa, którą załatwimy. Wrak. No, tutaj jest. No, uciekajcie. No, tutaj jest. Podlepiły. Uciekajcie. O. Co my tu dalej mamy? O, leciutki plasterek, czerw, kapka miodu. Nie za dużo tego miodu, nędznie, ajajaj. Z drugiej strony. Z strony jest tak jakby trochę na kropu tutaj jakiegoś. Jest na kropu. Nie widać larw, nie widać jajeczek. Matka już nie. Nie czerwi. Dobra. O, wygląda tak. To już trochę więcej miodu jest. Piękny plaster pierzga. Dużo nawet miodu, ciężki jest nakrop. O, zbierają nakrop tutaj. Nie widać już czerwiu. Z tej strony. No, tutaj już jest sporo tego miodu. Tutaj jest nakrop. Się błyszcze. Jajeczek nie widać. Dobra. Zamy. Co tu mamy dalej? No, tu jest dużo miodu. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie i należy ostatnie plastry odsklepić. O, tutaj jest dużo miodu. Dużo miodu. Pierzga. Nic pierzga. Nic tam widać. O, tutaj jest miód. To jest ciężki plaster. Ciężki kawał plastra. To jest taki duży plaster miodu, i nie będę wyjmował, bo on jest przetwierdzony i bym go. Dobra, więc tak, więcej miodu z ula tego nie wezmę, ponieważ będę musiał to, co jest, nawet od sklepu, żeby sobie przyniosły do gniazda za zatwór, tylko musi czerw zniknąć z tego. Więc jeszcze pewnie to nul przed zimą dwa razy otworzę. Wyjmę. To jest raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Znów zostaje, czyli trzy będę musiał wyjąć. Znaczy cztery, ale to nie jest pusty. To już mógłbym dać teraz, o nich się jeszcze siedzi. No, kosy wypają. Dobra, zamykam obrot. Chyba to nie był początek obrotu, tylko po prostu sobie
Grotek jest do zimy zmniejszony. Chodźka. Nie do zimy, po prostu zmniejszony. I tyle. Dobra, zamykamy.